Dzień obrad konferencji Literatura i wielkie problemy współczesności poświęconej pisarstwu Olgi Tokarczuk i jej aktywności publicznej. W dzisiejszej części zmieszczą się aż, mam nadzieję, 4 sesje, więc program jest napięty i bardzo apeluję i proszę wszystkich o przestrzeganie limitów czasowych. Na wystąpienie oczywiście jest 20 minut. Potem niestety równie krótki czas na dyskusję. Pierwsza sesja, teksty między kulturami. Ta sesja obejmuje w tej chwili 2 wystąpienia. Pani profesor Margrety Grigorowej i pani profesor Joanny Trzeciak-Hus. A dwie referentki, pani profesor Renata Makarska i dr Iwana Sliwkowa, no niedawno zawiadomiły, że nie mogą uczestniczyć w konferencji, więc mam nadzieję, że dzięki temu odrobinę dłużej będziemy mogli podyskutować. Oddaję głos pani profesor Magdalenie Rabizobirek, która będzie prowadzić i moderować tę część konferencji. Dziękuję. Dzień dobry państwu. To zapraszam panią profesor Girgalową. Tak, która, nie wiem, czy temat uległ zmianie, czy jest taki, jak został ten sam, czyli przeczytam państwu. Ekscentryzm dzielony, idee i praktyki paralelne w twórczości Olgi Tokarczuk i bułgarskiego pisarza Georgiego Gospodinowa. Nie wiem, czy pani ma prezentację, pani profesor? Czyli tutaj, proszę, bo ja się dlatego tak stoję, bo nie wiedziałam, gdzie mam usiąść po prostu, więc bardzo zapraszam, tu jest woda, tu jest moja kartka do głów. Bardzo jestem szczęśliwa, że jestem we Wrocławiu, miasto Olgi Tokarczuk. Tutaj. Dobrze. Chyba jest, proszę, to może to, a ja spróbuję włączyć. Jestem ogromnie szczęśliwa, że znajduję się dziś we Wrocławiu, miasto Olgi Tokarczuk, a jak się okaże i jak jest dokładnie, to jest i miasto Georgiego Gospodinowa, ponieważ w 2019 roku on właśnie tu otrzymał nagrodę Angelus. I bardzo jestem szczęśliwa, że tu w sali jest pani Urszula Glęsk, która oceniła książkę Fizykę smutku Georgiego Gospodinowa, przetłumaczoną przez Magdalenę Pytlak, która niedawno przetłumaczyła i ukazała się na polskim rynku ostatnia książka Georgiego Gospodinowa, a właśnie Schron przeciwczasowy. Bardzo jestem szczęśliwa, że tu w sali jest także profesor Wojciech Prowarnik, który otworzył dzisiejszą sesję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, które otrzymałam z jego strony. Chciałabym też powiedzieć, że profesor Urszula Glęski, profesor Browarny opublikowali swoje teksty krytyczno-literackie na łamach naszego wiodącego pisma literackiego, które mam szczęście prowadzić, tylko polonistyczne numery prowadzę razem z kolegą, młodym kolegą ze Sowieckiego Uniwersytetu, Krystian Janew. Ja jestem z Wielkotarnowskiego Uniwersytetu i tam podtrzymujemy aktualny status literatury polskiej, polskich badań o literaturze polskiej i nie tylko polskich badań o literaturze polskiej i ukazują się najaktualniejsze teksty dotyczące literatury polskiej. A teraz pozwalam sobie na temat dokładnie mówić i usiądę. Odnośnie tytułu został ten sam, ale w moim tekście zwracam uwagę na to, że ekscentryzm dzielony istnieje przedterminologicznie w związku z Gospodinowem i Olgą Tokarczuk, bo to, co ona programowo wyrażyła w swoim bardzo popularnym eseju
ognozja istniało i przed tym Jesajem. Ona po prostu stworzyła nowy słownik pojęć, a powiedziałabym także, że to jest słownik żywy, że chodzi o zmianę nie tylko języka opisującego świat, a o zmianę samego świata. A jeszcze jedna uwaga dotycząca dzisiejszego wystąpienia. To nie pierwsze moje i nasze, bo niektóre są współautorskie, wystąpienia na temat twórczości Olgi Tokarczuk i recepcji polskiej twórczości Georgiego Gospodynowa, a także i kontaktów między nimi. Niedawno, na początku tego roku, ukazał się ten tom, który wydałyśmy razem z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego, nasze wydawnictwo Wielkoternowskie i ich wydawnictwo. Tom jest poparty przez Instytut Polski w Sofii, który popiera, który jest głównym promotorem kultury polskiej w Bułgarii. I tu właśnie znajduje się współautorski tekst o Georgim Gospodynowym i Olze Tokarczuk, a zwracam uwagę na to, że tytuł tomu jest Gościnność w kulturze polskiej i w kulturze bułgarskiej. I nasza idea była taka, że chodzi o twórczą gościnność światów, co wiąże się i z dzisiejszym tematem. I jeszcze jedna uwaga, czuję się w specjalnej pozycji, ponieważ następnego tygodnia Olga Tokarczuk będzie w Bułgarii. Wczoraj ona otrzymała tu we Wrocławiu tytuł doktor honoris causa Wrocławskiego Uniwersytetu, a następnego tygodnia ona będzie doktorem honoris causa Sofijskiego Uniwersytetu i tam na szczęście będzie tłumaczył mój kolega Krystian Janew, z którym też razem pracujemy w tym samym zakresie. Może być rozszerzam zbyt swoje uwagi około tego tematu, ale jeszcze jedna ostatnia uwaga, która dotyczy recepcji Olgi Tokarczuk. Wyliczyłam, że 10 książek wydałyśmy w Bułgarii, może więcej, może 11, a tylko ksiąg Jakubowych jeszcze nie mamy niestety, ale rozpoczęta praca Kruma Krumowa, ostatniego tłumacza Olgi Tokarczuk w Bułgarii. Bardzo lubimy Olgę i ona była znana w Bułgarii bardzo mocno i wcześniej, daleko wcześniej przed Nagrodą Nobla. Ja pamiętam jak w latach 90., kiedy rozpoczęłam moją pracę wykładowcy na Uniwersytecie Wielkim Tarnowe, studenci nasi byli zafascynowani, ci, którzy mogli tu studiować w ramach różnych programów i wracały się z książkami Olgi. Pamiętam szafę, pamiętam także i inne książki, Anna In na przykład w Grubowcach Świata, jak studentki i studenci przyjeżdżali z Polski nosząc te książki i niektórzy z nich były na spotkaniach z Olgą Tokarczuk. Ja nigdy nie byłam na takim spotkaniu, ale otrzymałam jeden SMS z Olgi, który pisałam do niej w związku z naszą propozycją przedstawić książkę na naszym uniwersytecie, świeżo przetłumaczoną i otrzymałam krótki SMS jej strony, że ona jest w podróży, że rozważa tą propozycję, ale potem okazało się, że w Sofii w Plovdivie było spotkanie z Olgą w 2014 roku. Teraz oczekujemy to nowe spotkanie. I tak prowadzony w niniejszym tekście komparatystyczny dialog między najnowszą polską noblistką Olgą Tokarczuk i współczesnym bułgarskim pisarzem i literaturoznawcą także Georgiem Gospodynowym, który wykłada na Nowym Bułgarskim Uniwersytecie, urodzony w 1968 roku, który znany jest z Polski przede wszystkim jako laureat Nagrody Angelusa z roku 2019, ma kilka poważnych uzasadnień i określone cele naukowe. Opiera się on głównie na wyjątkowym pokrewieństwie poglądów, koncepcji i praktyk pisarskich usytuowanych w kontekście
postantropocentrycznym. W niniejszym wystąpieniu przedstawię przede wszystkim aspekty postantropocentryzmu, który Tokarczuk definiuje w koncepcji ekscentrum, a gospodynów w przestrzeni utworów i tekstów metaliterackich, ale ostatnio on też zaczął mówić o ekscentryzmie swoich poglądów. Oczywiście po ukazaniu się ostatniego tomu Olgi Tokarczuk w Bułgarii. Ale ten dialog między pisarzami nie jest jedyną lekturą porównawczą. Ma on także wymiar literacko-biograficzny, realizowany na poziomie kontaktów i znajomości. Gospodinów przyjaźni się z Tokarczuk od ponad 20 lat, a przyjaźń ta, która zaczęła się na festiwalu literackim w Berlinie, podsyca wspólna świadomość o przynależności do kultury Europy pokomunistycznej. Gospodinów i Tokarczuk spotykały się i rozmawiały niejednokrotnie, znają wzajemnie swoje najważniejsze teksty. Oczywiście Gospodinów w większym stopniu zna teksty Olgi Tokarczuk, więcej książek Olgi ma pod ręką i on niestety nie czyta po polsku. A bardzo jest popularna jedna informacja, która nawet pojawiła się na stronie Wrocławskiej Nagrody kiedy uczymy ją Georgi Gospodinów, a to właśnie o szczęściu, ich szczęściu w podwójnym wygrywaniu zakładów. Był taki zakład między nimi w 2009 roku, kiedy Olga przedstawiła pierwszą wydaną w Polsce książkę Gospodinowa, właśnie Powieść naturalna. I wtedy Georgi Gospodinów wyrokował Oldze Nagrodę Nobla, a ona wyrokowała mu Nagrodę Angelusa. I to się spełniło. To myślę, że jest najciekawsze i znana w Polsce. Nie wiem, w jakim stopniu jest znana, ale odnalazłam na kilku stronach internetowych tą historię. Pisałyśmy o tym, a ostatnie ich spotkanie było w kwietniu 2021 roku w czasie pandemii. Odbyło się to w miasteczku Usedom nad Morzem Bałtyckim. I tam Gospodinów otrzymał kolejną nagrodę i Usedom, a Tokarczuk była członkiem jury, które tą nagrodę przyznawano. A o ile wiem, Tokarczuk była też i członkiem jury nagrody na Angelusa. On pisze w swoim wstępie do ostatniego tomu Olgi Tokarczuk, jak wyglądało to ich najnowsze spotkanie, że to były ciepłe, twórcze, wieczorno-nocne rozmowy, jak pisze Gospodinów, przypominające klimaty lat studenckich, a często i poruszanym tematem tych rozmów były migracje, które są, jak widzimy, ostatnio obliczem naszego wieku. A Olga, wiemy, że dużo pisze o migracjach. Bieguni jest książka o migracjach i o ruchu człowieka. A w 2021 roku Gospodinów wydał tom krytyczno-literacki W szczelinach kanonu. I to było rok po czułym narratorze. I tu też jest jakaś paralela, a w tym samym roku, kiedy wyszło bułgarskie wydanie Czułego narratora, eseów Olgi Tokarczuk, właśnie wyszło to jego wydanie esejów. I tu też widzimy wyraźną paralelę. Autor przerabia w tym tomie, tylko krótko o tym tomie, swoje wcześniejsze teksty i projekty i można powiedzieć, że opiera główną koncepcję na ekscentrycznym dążeniu do wejścia poza kanon i odkrycia literatury w jej peryferiach na styku literatury, historii kulturalnej i socjologii. Ciągnęło mnie tam do tego, co wypada z szczyta kanonu, do tego, co zostaje poza kadrem, do tego, co przemilczane i niedowidziane, do tego, co zaniedbane i nietrwale. To znaczy, tom esejów Georgiego wyszedł po tomie esejów Olgi Tokarczuk, a wydanie bułgarskie tomu Olgi Tokarczuk ma wstęp
przedmowę napisaną przez Giorgiego Gospodynowa. I to nie pierwsza gesta wobec ekscentrum tego projektu Olgi Tokarczuk. Znamy ten projekt, bardzo szybko pojawiły się informacje w Bułgarii o projekcie. Ja też byłam mocno zainteresowana tym projektem. A pierwsza rzecz, która wyszła, esej o Gnozji, pojawił się na lamach portalu kultury. Przetłumaczyła prawda z Pasowa. To znaczy, my mamy dziś dwie tłumaczenia o Gnozji. Jedno przez estetkę, prawda z Pasowa jest wykładowcą z estetyki i filozofii, jest obecnie na kongresie tłumaczy w Krakowie, jest ogromnie ważną tłumaczką w Bułgarii. Ona przetłumaczyła pierwszy ten tekst. To ukazało się w styczniu tego roku. Wcześniejszego roku, 2021 roku. I w tym samym roku pojawił się tom Olgi Tokarczuk na język bułgarski, a to jest, proszę zwrócić uwagę, pierwsze wydanie w języku obcym poza polskie. I oczywiście, kto może napisać przedmowę? Giorgi napisał tą przedmowę pod tytułem Opowiadając innego. I tekst ten nie jest typową przedmową z obiektywnego punktu widzenia, lecz z zaangażowaną refleksją z lektury pisarza i przyjaciela, który widzi Olgę jako duchowego przewodnika współczesnego czytelnika i człowieka w czasie i przestrzeni. A na początku i na końcu wstępu Giorgi Gospodynow określa książki jako przeżycie perypatetyczne, zapraszające czytelnika w podróż w czasie i przestrzeni. Z tobą będzie jeden z najlepszych przewodników dziś, zwraca się on do czytelnika. A idee ekscentryzmu oczywiście znajdują gorące poparcie w przedmowie Gospodynowa. On wyjaśnia, jak rozumie ten ekscentryzm. Mówi, że podziela te poglądy, że sam myśli, pisze w bardzo bliski sposób. Kiedy komentuje ekscentryzmie, on mówi, że świat rozpadł się na bolesne fragmenty. Oczywiście czas mnie zmusza do skracania. A ja chciałabym zwrócić uwagę nie tylko na tą przedmowę, a na niektóre wspólne momenty, które łączą twórczość Giorgiego Gospodynowa i Olgi Tokarczuk i musimy ich wybrać, muszę ja ich wybrać. No co wydaje mi się tak najważniejsze na ten krótki czas, który mam do występowania, to bardzo trudno, naprawdę. Trudno mi wybrać, a chciałabym te uwagi też wyrazić swoje o ich kontaktach. No właśnie to wyjście ekscentryczne, które realizuje się w twórczości Gospodynowa, jak on realizuje ten swój ekscentryzm, postantropocentryzm jednocześnie. Dla niego bardzo ważny jest punkt widzenia poza człowieka, który może realizować punkt widzenia rośliny. Były jakiegoś zwierzęta i symbolem jego, tych wszystkich jego punktów widzenia, które są poza człowiekiem, jest mucha. Dlaczego mucha? To mamy rozwinięte główne w fizyce smutku. Ponieważ ucha posiada tak właśnie facetowe oko. Nie wiem, czy tak po polsku, facetowe oko, to jest oko, które widzi świat we fragmentach, a jednocześnie scala te fragmenty. I on niejednocześnie wyraża, jak wyglądałaby na przykład Biblia świata, przedstawiona z punktu widzenia ryby, były jakiegoś, powiedziałam już, zwierzęta, ale także rośliny. I on, podobnie jak Olga, łączy świat nauki
czyta ponownie różnych naukowców, którzy mówią o tym, na przykład on w związku z empatią mówi o tym, że empatia, która też łączy, to jest jedna z głównych idei łączących gospodynów i Tokarczuk, jak empatia w nauce jest dokazana na podstawie badań tak zwanych komórek luszczanych, MALP. Przesyła do różnych naukowców, którzy mówią o tym. A Olga bardzo często reinterpretuje teksty naukowców. A też to, co ona mówi o czwartoosobowym narratorze. A u Gospodynowa myślę, że wyrażono jest przez jego słynne ja, my. Ja i my to jedno. On tworzy tak zwanego zbiorowego my i jest jego zdanie ja jesteśmy. Fizycy smutku, on opisuje, jak urodził się 7 razy, jak kwiat dzikiej róży, kuropatwy, miłu rząbu japońskiego, ślimaka, czerwcowe chmury, fioletowego, jesiennego szafranu w pobliżu Halensy i to panoptykalne widzenie oczywiście jest dzielone między Olgą Tokarczuk i Georgiem Gospodynowym. I ostatnie może być, ostatnia obserwacja, też do wybioru. No tu pisze, będzie w tekście o ich powrocie do dzieciństwa, to też dzielą, o uratowaniu, ocalaniu świata przez literaturę, jak literatura może uratować świat. Minotaur, który pojawia się w fizyce smutku Georgiego Gospodynowa, który jest obliczem jego autora, to on też jest i tym minotaurem, wiąże się z postaciami hybrydowymi, na przykład w twórczości Olgi Tokarczuk. I dużo mógłbym jeszcze mówić na ten temat, ale kończę, bo nie chciałabym po prostu znosić reguł sesji. Bardzo dziękuję. Bardzo pani profesor dziękuję i przepraszam, że pełnię tu taką rolę kata po prostu, a rzeczywiście... Zwróciłyśmy się do tego spokojnie. Myślę, że sporo będziemy się mogli także dowiedzieć, czy dopowiedzieć w dyskusji jeszcze takich momentów. Bardzo dziękuję. I proszę panią Joannę Trzeciak. O, to już proszę bardzo, już się przenoszę. Tak, ale ja będę liczyć od czasu podpięcia. Dobrze. Czy jak otworzysz usta może. Można tak, prawda? To jak od tego momentu. Także ja powinnam przedstawić, już gdzieś znajduję. Pani profesor reprezentuje Uniwersytet Kent, Ohio. Kent State, tak. Kent State, Ohio. I też jest przybliżona nam w programie jako tłumaczka, mam wrażenie, że jest taka informacja dopełniająca. A to też wiem z rozmów z panią profesor wczorajszych w kuluarach, że przede wszystkim się specjalizuje w przekładzie poezji polskiej na język angielski. Olas reprezentuje też takie pismo, do którego druku wszyscy tęsknimy, Polish Review, 100 punktów. Które zresztą przygotowało niedawno, chyba ostatni numer, to jest ten numer właśnie poświęcony Oldze Tokarczuk, tak? O tym opowiem za chwileczkę. Korzystając. A jeszcze jak otworzę, to znajdę tytuł, który też pewnie się wyświetla. I ten tytuł brzmi tak. Przenoszenie sprawczości, intertekstualność oraz instrumentalizacja w E Olgi Tokarczuk, czyli z tych ostatnich jej
książek, o których rozmawialiśmy w ostatnich dniach, przenosimy się do jednej z pierwszych, drugiej dokładnie, do drugiej powieści, która jest powieścią najczęściej właśnie nazywaną wrocławską. Tak, bo to było miasto Breslau, tak? Czy tutaj, aha, słyszycie mnie, tak? Tak, to znaczy to tutaj działa, wspaniale. No, przede wszystkim tradycyjnie chciałabym zacząć od podziękowania. Dziękuję profesor Dorocie Kołodziejczyk, profesorowi Browarnemu i szczególnie pani magister Ewelinie Adamik za znakomicie zorganizowaną konferencję. I zaczynam od spełnienia tutaj obietnicy, gdzie tu jest mój ten? Dobra, już spełniamy obietnicę. O, przepraszam bardzo, to jest obietnica, którą złożyłam Kasi Szymańskiej. Poprosiła mnie, żeby pokazać dwa slajdy, które przygotowała. Jest to, państwo już tutaj widzą, jest to książka, którą Kasia przygotowuje. Ja tutaj jestem takim pomocnikiem ze względu na to, że Kasia urodziła piękną córeczkę i po prostu w tej chwili pomaga mi w redagowaniu. To jest trzech tutaj uczestników naszych jest, zna już dokładnie ten projekt, dlatego że otrzymaliśmy teksty. Także projekt nazywa się Czuły Tłumacz, Olga Tokarczuk między językami. Celem tego jest wydobycie wielojęzycznych, wielojęzykowych, przekładowych wątków twórczości noblistki oraz ukazanie, jak wpisuje się w różne konteksty w ramach globalnej recepcji. I tutaj tekstem otwierającym jest Olga Tokarczuk, w jaki sposób tłumacze ratują świat. To jest w tłumaczeniu właśnie Jenny Craft. Uczestniczący są takim tandemem badaczy, badaczki, tłumaczy, tłumacze różnych tradycji językowych. Angielski, hindi, hebrajski, holenderski, japoński, niemiecki, rosyjski, portugalski, serbski, szwedzki, ukraiński, włoski. Dobrze, to teraz obietnica została wypełniona i zaczynam właśnie. Tak, kiedy półtora roku temu przyszło mi pisać o Tokarczuk, mój wybór padł na EE. Powieść, którą tak odbrałam somatycznie. Są utwory, które, jak mawia Nabokow, dają taką namiastkę ekstazy. Tingle in the spine, jak to się mówi. I właśnie to jest dla mnie tego rodzaju powieść. I wydaje mi się, że jest ona najrzadziej interpretowaną powieścią Tokarczuk. Zawsze mam zwyczaj czytania książek jako potencjalnych projektów przekładowych i podczas lektury EE opowiedziane jest 10 różnych perspektyw narracyjnych, a zwyczajnie zaczęłam wsłuchiwać się w te głosy, ale mówiły one do mnie nie w języku polskim, ale w języku angielskim. I tak naprawdę rozpoczęłam czytanie EE od spisywania tego przekładu. Oczywiście przyszedł okres dość powolnej, mozolnej lektury, jako że nigdy wcześniej nie zajmowałam się historią psychologii analitycznej XX wieku, ani też XIX wieku, ani też XVIII wieku, ale nie wgłębiałam się też w psychologię głębi, ani też w Junga. Esej napisałam właśnie na potrzeby tego specjalnego numeru, The Polish Review, a właściwie dwóch numerów, dlatego że po prostu nie zmieściły się teksty. I prace z tego zbioru badają takie podstawowe założenia metafizyczne, estetyczne, etyczne i literackie, posthumanistyczne, postsekularne, feministyczne, narratologiczne i otwierają najróżniejsze możliwości odczytania Tokarczuk. A tutaj proszę zerknąć na spis treści. Jeżeli państwo nie mają dostępu do tego zbioru, proszę skontaktować się ze mną, to ja zwyczajnie przyślę ten zbiór w PDF-ie. Jest to świetny model takiego koleżeńskiego przekładu, bo w kilku wypadkach naukowczynie, których teksty ukazały się w numerze, brały udział w przekładzie innych tekstów z tego tomu i jest tu masa naprawdę znakomitych badaczy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. No i też jest znakomity tekst Moniki Świerkosz. Także, ojej, tutaj, gdzie, co się stało? Aha, tutaj jest. Ach, to tak, no bo tutaj dramatycznie miały się ukazać
To jest właśnie, to jest tyle, ile jest, to jest 1/3 biografii Junga w języku angielskim. Także to jest zupełnie sytuacja dosyć ciężka. Proszę? Tak, tak. Otóż tutaj jest właśnie raczej skromniejsze po prostu przedstawienie tego, co się po prostu było, ukazało się w latach 80. i 90., wczesnych 90., tuż przed ukazaniem się. Ja może nawet podejdę i podam. O, bo udało mi się tutaj, zaraz. Tutaj są dwie te książki. Teraz może podam, państwo sobie zobaczycie. To są właśnie zamówione niedawno, bo ja niestety czytałam po angielsku, także to są zamówione właśnie polskie, oryginalne przekłady Junga z lat 90. Także. No i będzie też jasne, dlaczego Tokarczuk po prostu tak krytycznie traktuje tutaj Junga, tego wczesnego Junga właśnie w EE. A EE jest książką, którą można śmiało zaliczyć do książek najpotrzebniejszych. I zapuszczam tutaj kategorię Voltaire'a, wprowadzoną przez profesor Marie Laurent, mianowicie tych książek, do których czytelnicy dorzucają połowę. W moim artykule rozważam EE jako dialogiczne miejsce krytyki psychologii początku XX wieku, w okresie jej zaangażowania się w spirytyzm. Przedstawiając powieść jako feministyczną parodię, poruszającą kwestię sporów paradygmatów opieki medycznej, diagnozy medycznej, etyki badań naukowych i medycznych i poszanowania osobowości pacjenta. Jednym słowem, podchodzę do powieści z perspektywy medical humanities i historii i filozofii nauki. Częścią tego zadania było przedstawienie utworu, który nie istniał jeszcze w angielskim przekładzie. I niestety dotąd nie istnieje. Kluczowym intertekstem i przyczynkiem mojej analizy była praca doktorska Karla Gustawa Junga, Zur Psychologie und Pathologie, sogenannte okkulte Phänomene, którą znałam wyłącznie w przekładzie Ryszarda Francisa Kergana Halla, jako On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena, 1902 rok. Katarzyna Kantner była być może pierwszą badaczką, która zwróciła uwagę na elementy powieści oparte na rozprawie Junga, a właściwie na jej polskim przekładzie z 1991 roku, dokonanym przez Elżbietę Sadowską, opublikowanym pod tytułem O psychologii i patologii tak zwanych zjawisk tajemnych przez wydawnictwo SEN z wstępem Jerzego Prokopiuka. Wczoraj usłyszeliśmy nawet o tym podczas wykładu, także tak. Prokopiuk jest autorem również przekładu nowoczesnego mitu Junga, który ukazał się w wydawnictwie literackim w 1982 roku. Ponieważ Jung nie jest tylko autorem rozprawy doktorskiej, ale również uczestnikiem opisanych w niej seansów, Tokarczuk korzysta z okazji, aby ukazać Junga w podwójnej roli badacza i człowieka, tworząc w ten sposób punkt dostępu do szczegółów biografii Junga, datując akcję powieści na 1908 rok, a nie osadzając ją w czasie historycznego uczestnictwa Junga w seansach, to był 1885-86 rok, Tokarczuk łączy dwa biograficzne okresy życia Junga, umiejscowiając akcję również w okresie po pierwszym spotkaniu Junga z Freudem, poszerzając jeszcze bardziej możliwości interpretacyjne, jakie stwarzają skrzyżowanie biografii Junga i Freuda. Sam Freud jest przedstawiony w formie wyjątkowo groteskowej postaci Joachima Voglera. Aspekty biografii Junga, a jak już pisano, zostały najszerzej sparodiowane w powieści. Jednak parodia ta jest o wiele bardziej subtelna i rozległa, niż zostało to odnotowane. Osobowości Junga przywołane są nie w jednej, lecz w dwóch postaciach, niejako hojnie rozdzielone pomiędzy okultystę Waltera Frommera i początkującego... O, tu jest to. Tak.
Tak. I tak, początkującego lekarza i psychoanalityka, a Artura Szacmana. Frommer jest postacią, której pisarka przekazała mroczne, ciemne cechy Junga pochodzące ze strony jego matki, obsesyjne zainteresowanie i wiarę w okultyzm. Jung w latach młodzieńczych uczestniczył w seansach, chłonąc relacje o zjawiskach spirytystycznych. Matka Junga, Emily Jung z domu Preisswerk, była obdarzona zdolnościami parapsychicznymi, paranormalnymi, a w książce Tokarczuk zostaje sparodiowana jako Anna Maria Frommer, a kobieta, która jednak znacznie jest bardziej wyzwolona przez Tokarczuk. I Tokarczuk daje jej też, funduje jej życie pełne przygód i podróży. Jednak podobnie jak odpowiedniczka Emily Jung, Anna Maria Frommer obsesyjnie uczestniczy w seansach spirytystycznych, jest równie zimna i niedostępna uczuciowo, przejawiając skłonności do napadów depresji. Tutaj Jung miał spory problem z akceptacją freudowskiego kompleksu Edypa, z tego względu, że odrzucała go nawet myśl jakichkolwiek bliższych fizycznych stosunków z matką, która własną urodą nie grzeszyła. Natomiast w przypadku Freuda, Freud miał matkę nie tylko urodziwą, ale po prostu niezwykle piękną. Także tutaj bardzo ciekawe jest to, co Olga właśnie w taki moment w EE, kiedy Freud widzi swoją rozebraną matkę w pociągu na stacji Breslau i w powieści jest to moment, który jest wskazany jako zalążek teorii psychoanalizy. I ona właśnie czyni z Wrocławia kolebkę psychoanalizy właśnie w tym właśnie obrazie. W postaci Frommera, która dominuje w pierwszej części powieści, a Artur Szacman się pojawia dopiero na stronie 44, spotykamy wcześniej bardziej dogmatycznego i groteskowego Junga. A po niemiecku słowo Frommer znaczy chyba bardziej pobożny, jeżeli tak. Opętany obsesją śmierci, zarówno z racji zawodu, jak i zamiłowania, Frommer jest oddany metafizyce i kosmologii, co do której Jung na początku miał bardzo mało zastrzeżeń. Frommer podziela nawet entuzjazm Junga dla amerykańskiego psychologa Williama Jamesa i także jest literackim spadkobiercą załamania psychicznego Junga i też również kryzysu wiary. Jako kaznodzieja nauczyciel Erny, udzielający jej wykładów, a właściwie lekcji na temat doktryny spirytystycznej, Frommer odziedziczył po Jungu połowę jego wiedzy z wczesnego okresu. A Szacman otrzymuje w darze drugą połowę. Jungowską ambicję, zapał naukowy i trudności finansowe spowodowane utratą ojca. Otrzymuje również stypendium uniwersyteckie przyznane tylko zubożałym, ale obiecującym studentom. Pozornie przypadkowe spotkanie z kluczowymi tekstami historii psychiatrii kieruje każdego z nich na drogę pracy doktorskiej. EE uwodzi ze względu właśnie na swoją lekkość, ironiczny, pobłażliwy stosunek do przedstawionych postaci i parodyczny stosunek do teorii psychoanalizy i męskich potrzeb dominacji nad kobietami. Także w ujęciu synoptycznym, genderowym, dla Szacmana i Frommera Erne jest jakby szczeliną paradygmatyczną, zaspokaja bowiem instrumentalną potrzebę empirycznego wsparcia dla materializmu w wypadku Szacmana lub też spirytyzmu w przypadku Frommera. Oczywiście Tokarczuk buduje również postać doktora Löwe, który jest wzorem jeszcze innego paradygmatu humanistycznego, o czym za chwilę. Jak wygląda z czasem? A to parę znaczy pięć? Tak? Dobrze. Proszę? Sześć, no dobrze. To już patrzę. Sekundkę. Dobrze. Czyli tak, wracając do pracy doktorskiej Junga, głównym tematem jest medium SW. Pod tym inicjałem kryje się postać 15-letniej kuzynki Junga, Heleny Preisswerk. I tutaj pokażę może szybciutko. O, właśnie tutaj jest. Tak. Do historii i przypadku Jung powracał obsesyjnie przez całą karierę. Także Tokarczuk wybrała bardzo
taki genialny zupełnie przypadek. Dla Junga indywidualne historie przypadków medycznych stanowiły ważną jednostkę epistemiczną, ponieważ praca doktorska wymagała wykazania się znajomością naukowej literatury medycznej, w tym opisów innych opisów przypadków choroby, tak na przykład przypadki opisane przez Krafta Ebbinga czy Justyna Kernera, a także stworzenie własnego opisu przypadku choroby. Patrząc przez pryzmat historii psychologii, Tokarczuk była świadoma, że jungowska SW jest celową taką aluzją do szczególnie paskudnego przypadku 12 z książki Krafta Ebbinga, w której inicjały SW to właśnie inicjały 17-letniej dziewczyny krawcowej. Podobnie jak przyszła Heli, czy tytułowa bohaterka Tokarczuk Erna Elzner. Tak. Tokarczuk zwraca tu uwagę na fakt, że opisy tak zwanych przypadków były i nadal są swoistym paszportem dla jungowskich czy freudowskich psychologów, drogą do zdobycia zawodowego prestiżu, niewypracowaniem metody leczenia. Także opis przypadku SW otwierał dla Junga wejście w szeregi profesji. Co więcej, na każdym etapie swojego osobistego rozwoju intelektualnego Jung powracał do medium, do studium przypadku SW i całą swoją karierę właśnie przedstawiał ten przypadek jako przykład każdej nowej teorii. SW stała się paradygmatycznym przypadkiem tekstem, przypadkiem testem, który dopasowywał do każdej teorii. Shandasamy, badacz, który zajmuje się biografią Junga, nazwał to zjawisko seryjną egzemplifikacją. Prestiż jest głównym czynnikiem motywującym Szacmana u Tokarczuk i właśnie tutaj Szacman się pojawia w takich raczej szatach groteskowych. Po wysłuchaniu obaw Löwe dotyczących objawów młodej dziewczyny, pierwszą rzeczą, jaką przychodzi mu do głowy, nie jest plan leczenia 15-letniej pacjentki, lecz wizja szeregu sal laboratoryjnych pełnych dziewcząt przywiązanych do przyrządów naukowych. W swojej wizji, a Szacman występuje również w roli wiekowego kierownika uniwersyteckiej katedry badań nad mediumizmem i zjawiskami duchowymi. Jak przypomina Tokarczuk podczas pierwszego seansu, w którym uczestniczył Szacman, przywołuje on w myślach tytuł nawet swojej pracy doktorskiej. Studium przypadku historycznej kilkunastolatki, która rozmawia z duchami. A język naukowego opisu przypadku jest również źródłem drwiny, bo naprawdę w dużej mierze odpowiada nie tylko kategoriom medycznym, retoryce, ale również wyższościowemu, poniżającemu sposobowi traktowania kobiet. I tu Tokarczuk prawie dosłownie przywodzi opis Junga. I tutaj zacytuję. Panna EE jest delikatnej konstrukcji. Oznacza się rachityczną budową czaszki z wysokim, wypukłym czołem i drobną szczęką. Oczy duże, bardzo jasne, o szczególnym wyrazie. Nie przejawia szczególnych uzdolnień. Bywa do tego roztargniona, często nieobecna myślami. Inteligencja, jak się wydaje, przeciętna. Nie wykazuje talentów plastycznych czy muzycznych. Edukacja EE jest tylko dostateczna. Mówi językiem o bardzo małym zasobie słownictwa. A tutaj właśnie jak rodzina Heli Pricework przeczytała tą dysertację Junga, po prostu został wypędzony ze Szwajcarii. Po prostu i naprawdę chyba do końca życia się na niego obrazili. Co prawda Jung utrzymywał kontakty z Heli, odwiedził ją w Paryżu, jak była właśnie, miała swój własny warsztat krawiecki. Także to jest bardzo ciekawe. Nie wiem skąd Olga, wydaje mi się, nie przeczytała tych wszystkich, nie wiem, 30, 40 biografii, ale jest niesamowicie dużo faktów. Także to jest właśnie coś takiego, co zupełnie zastanawia.
Dobrze. Podejrzewam, że przez większą część swojej kariery terminologicznej, ile jest zostało? Jedna minuta. No dobrze, to o histerii opowiem. Histeria była konstruktem wątpliwym, ale raczej powinniśmy ją uznać za zdrową reakcję ciała na radykalną redukcję roli kobiety do roli naczynia płodności. Na fotografii klanu Priceworków, a tutaj widzicie Państwo, Heli, u której później zdiagnozowano histerię, siedzi wśród 13 rodzeństwa, a matriarcha wygląda na bardzo zmęczoną i pogrożoną w smutku. Pani Elsner Utokarczuk jest matką, co prawda, 8 dzieci. A teraz tak, już teraz będę wszystko... Resztę sobie zostawimy na po prostu dyskusję. Częścią motywacji do wygłaszania tego referatu było wyobrażenie sobie potencjalnej przestrzeni dyskusywnej, a jaką anglojęzyczne tłumaczenie EE zajęłoby w obecnym dyskursie feministycznej krytyki metod psychoanalitycznych, w szczególności spuścizny freudowskiego seksizmu. Jedne ze źródeł feministycznej krytyki psychologii analitycznej są właśnie same psycholożki jungowskie, takie jak Claire Douglas, niegdysiejsza małżonka J.D. Salingera, która w swojej książce The Woman in the Mirror postanowiła przyjrzeć się psychologii analitycznej przez pryzmat feministyczny, rozróżniając między pojęciami kobiecości, które były centralne i nieodłączne od teorii Freuda, a tymi, które po prostu odzwierciedlały osobiste poglądy Junga, albo tymi, które były typowe dla czasów i kontekstu historycznego. Wiele feministek drugiej fali, to jest sprawa znana, poddaje Freuda krytyce nie tylko za utrwalenie stereotypów o niższości kobiet, ale również podsycanie poglądów, że pozycja kobiet nie wynika z czynników społecznych, lecz jest uwarunkowana biologicznie. Tak, kończę. Czytając EE w XXI wieku z mojego zakątka Stanów Zjednoczonych, Cleveland, Centrum Medycyny i Edukacji Medycznej oraz miejsca, w którym rozkwitły zarówno psychoanaliza, a Anna Freud odwiedzała dosyć często Cleveland, jak i psychologia gestalt, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gdyby EE została przetłumaczona na język angielski i odpowiednio opatrzona przepisami, czy też nie, niemal na pewno mogłaby się stać częścią dyskursu humanistyki medycznej. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Pani Profesor, która nam sproblematyzowała lekturę EE i otworzyła ją na takie... chyba rzeczywiście nie podjęte, jak sądzę, jeszcze przez naszą krytykę, ale to się może okazać w dyskusji obszary. Czy ja mam się wycofać w tej chwili? Tak. Chyba tak, bo dobrze. Będziemy pewnie robić w ten sposób z dyskusją, żeby tak jak zwykle to robimy, że zbieramy pytania, uwagi, i potem będziemy panie profesor prosić. Pan profesor chciałby jeszcze jakieś ogłoszenie. Nie, tylko że chyba skrócimy do 10 minut, bo następna sesja. Dobrze, 10 minut mamy na dyskusję. Też bardzo proszę pani profesor Walczak de Lannoy, tak? Krótkie pytania, najtrudniej o takie. Tak, ja właściwie to nie jest pytanie, tylko taki komentarz. Przepraszam Państwa za mój głos do ostatniego referatu, za który bardzo dziękuję. Próbuję się podłączyć do internetu, ale jakoś nie mogę, żeby znaleźć tytuł filmu, który by tak ładnie, spolegliwie pokazywał to, co pani profesor pokazała, to znaczy jak książka przylega do, jak trzyma psychoanaliza nieodwrotnie, a jest tam konfrontacja Junga i Freuda i motywem przewodnim, który reżyser ukazał, jest wszechobecna książka, którą co chwilę na seansach, tam są bardzo, bardzo też plastyczne wizje chorych kobiet i konfrontacja kompletnie innych terapii. Ja postaram się podłączyć i znajdę reżysera i tytuł. Czy tam jest czasami Dangerous Methods?
Nie. Tak, ale myślę, że to jest też ciekawy kontekst do tego, żeby po prostu przywołać, bo oczywiście obraz jest tutaj taką pomocniczym kontekstem, ale on jest w przypadku Junga i Freuda i szczególnie ważny. Dziękuję za piękny referat. Bardzo proszę, pani profesor. Urszula Glęsk. Ja już nawet mam tutaj mikrofon. Przepraszam. Ja chciałam się odnieść do tego, co usłyszałam od pani profesor Grigorowej, bo ja jestem wyznawczynią po prostu książki Gospodinowa. Dziękuję za pokazanie tych paraleli między Tokarczuk i Gospodinowem. Ja nawet miałam wrażenie, że ta książka Gospodinowa została jakoś zainspirowana tym projektem Olgi Tokarczuk, który Olga zapoczątkowała książką Anna In i tą próbą reinterpretacji mitu. I zresztą Gospodinow o tym, jak mówił nawet chyba w ubiegłym roku w Festiwalu Góry Literatury, że to była próba podniesienia tej starej historii o Minotaurze po to, żeby ją odwrócić kompletnie, żeby z tego okrutnego Minotaura, który terroryzował miasto, odczytać Minotaura jako kogoś, kto jest biednym, cierpiącym, zaszczutym chłopcem. I ta opowieść rzeczywiście niesie książkę Gospodinowa i opowiada, na czym polega ta esencja smutku, która równocześnie jest punktem wyjścia do opowieści o naszych smutkach, o tych smutkach na przykład wynikających z naszego dzieciństwa spędzonego w socjalistycznych, smutnych, szarych krajach. To rzeczywiście jest zupełnie poruszająca historia, ale także dziękuję za tę paralelę, o której usłyszałam. Natomiast chciałam zapytać o taki niuans gramatyczny związany z językiem bułgarskim, który też podnosi Gospodinow, właśnie kiedy mówi o tym, o czym pani profesor wspominała, o tej koncepcji ja, jesteśmy. Bo Gospodinow, z tego co zrozumiałam, kiedyś tłumaczył, że to jest w ogóle jakaś dozwolona czy właściwa językowi bułgarskiemu konstrukcja. Ja tego nie zrozumiałam, więc prosiłabym o dopowiedzenie, jak gdyby wyjaśnienie, bo ona mnie w gruncie rzeczy od czasu, kiedy czytam książkę i od czasu, kiedy słuchałam Gospodinowa też po tym wystąpieniu angelusowym, czy po otrzymaniu nagrody Angelusa, to mnie to nurtuje, że tak naprawdę ja jesteśmy lepiej opisuje nasze bycie w świecie, we wszechświecie, niż ja jestem. Ale chciałabym też zapytać, czy możliwa jest taka konstrukcja odwrócona? My jestem. Czy jeszcze są jakieś pytania? Bardzo proszę. Joanno, tak? Ty chcesz zadać pytanie? Grigorowej pytanie, także bardzo serdecznie też dziękuję za wykład. Gospodinow jest postacią znaną w Stanach Zjednoczonych, także rozważaliśmy tą właśnie książkę też do nagrody. A w każdym razie chciałam tylko powiedzieć o kategorii gościnności. To jest kategoria, która w teorii przekładu pojawia się po prostu jako teoretyczna kategoria, o tym oczywiście mówił Derrida i tak dalej. Także po prostu chciałam też zapytać o to właśnie, żeby, jeżeli pani oczywiście zechciałaby po prostu to połączyć właśnie z tą kategorią gościnności. To się nazywa hospitality po angielsku, a nie wiem jak to jest po francusku, także. Bardzo proszę. Przepraszam, to patrzyłam. Dobrze, bardzo proszę. Nie zdążyłam wzroku odwrócić. Dobrze, to ja chciałam zapytać panią profesor Grigorową o koncepcję człowieka u Gospodinowa, bo tutaj w esejach Olgi Tokarczuk obraz współczesnego człowieka jest nam znany, ona go przedstawia, a chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda u Gospodinowa.
postantropocentryzm bardzo wiele mówi, ale jakby mogła Pani zdradzić jakąś realizację, czy właśnie jakby taki ogólny zarys koncepcji. I jeszcze chciałam dodać, że jeżeli chodzi o tą konstrukcję ja jesteśmy, to u Olgi Tokarczuk też się pojawia coś takiego, kiedy ona w esejach mówi, w którymś momencie, już teraz nie wiem, w którym dokładnie eseju, ale mówi o tym, że jesteśmy jakby taką jedną z wielu możliwości siebie, że to jak układa się nasze życie w pewnym momencie jakby projektuje to, kim jesteśmy dzisiaj, ale to jest jakby jedna z wielu możliwości, więc też to myślę, że to się jakby polaryzuje z tym, z tą właściwie konstrukcją językową. Dziękuję. Pani profesor Świerkosz, bardzo proszę. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten pierwszy referat. Niestety nie mam opinii, ale jestem bardzo zainspirowana tą twórczością. Dodam tylko w kwestii gościnności, że w Polsce ten koncept analizowała kiedyś Katarzyna Szopa. Ona opracowała, zredagowała taką książkę pokonferencyjną, gdzie łączyła nie tylko myślenie Derrida, ale też Lucy i Rigorej i jej metaforę pępowiny jako taki cielesny, somatyczny emblemat gościnności oraz łożyska, pępowiny i łożyska. I ona zastosowała w tej książce, ona jest współredaktorką takiej zbiorowej książki na ten temat, zapis gościnność w taki sposób, żeby inność wziąć w nawias i pokazać, że w słowie gościnność mieści się inność. I wydaje mi się to bardzo ciekawą, taką filozoficzną, ale też semantyczną grą z tym słowem. Natomiast do Joanny Trzeciak mam takie pytanie interpretacyjne, jak w świetle tej krytycznej, rewizjonistycznej lektury Junga w EE interpretujesz scenę finałowej, czy takiej centralnej demistyfikacji tego pociągania za sznurki dwóch bliźniaczek, które wytwarzają tajemnicę. Co tutaj jest dekonstruowane i wobec czego i jakoś ta scena jest krytyczna, jeśli jest krytyczna. Z tym łączy się też pytanie o sprawczość, którą masz w tytule swojego wystąpienia. Co jest sprawcze w EE? Kto jest sprawczy w EE, skoro mamy tam te bliźniaczki za kotarą, ale może to wcale nie one są sprawcze. Pozwolicie Państwo, że zamknę już te pytania, chociaż pewnie pozostałe przenosimy do kuluarów i poproszę obie panie o odpowiedzi. Panią, może od pani profesor zaczniemy. Tak, 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 w kolejności. Pytanie było do pani Joanny. No, dziękuję w takim razie. I odniosę się najpierw do przepięknego komentarza profesor Urszuli Glęski i do pytania. Spróbuję odpowiedzieć. Dziękuję za tą dogłębną ocenę. Pani bardzo wyraźnie przedstawiła główne przesłania książki, jej walory. Co się odnosi do pytania, to jest zdanie gramatycznie nieprawidłowe. Nie wiem, czy powiedziałam. Oczywiście, że nie, jeżeli pojawiło się to pytanie. I ta wersja jest, dla mnie jest równoznaczna, tylko musimy zapytać Georgiego Gospodynowa, czy zgodziłby się z tym. Chodzi o wersję my jestem. Tak, dla mnie są równoznacznie, ale nie wiem, jak on o tym myśli. Musimy zapytać i to bardzo ciekawe będzie, jak on będzie odpowiedział na to. Tak, kolejne pytanie pojawiło się ze strony profesor Joanny Trzeciak. Najpierw bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała o twórczości Gospodynowa. On naprawdę, ja tak samo myślę, że jest znany na świecie. Nie tylko w Polsce, nie mówiłam o tym i to było dla mnie radość usłyszeć, że pani zna Gospodynowa. A odnośnie kategorii gościnności, nie w takim aspekcie translatorskim interpretujemy z kolegami,
gościnność, a raczej w aspekcie metaforycznym, o którym mówiła pani Świerczuk. Tak. I dziękuję, potem zapiszę nazwisko badaczki, która pisała o tym, ale chodzi właśnie o tych aspektach, które przyjaźnią Jurgiego Gospodynowa i Olgę Tokarczuk, ale i o ich konteksty. I konteksty zbliżające autorów. I co jeszcze było? Trzecie pytanie odnosi się do koncepcji człowieka. Myślę, że tu mogłabym odpowiedzieć, przesyłając do bohatera, o którym nie mówiła, Jurgiego Gospodynowa, to jest jego Gaustin, który pojawił się w jego ostatniej książce, to znaczy oblicze autora, jego sobowtór, który mieszka w różnych warstwach czasowych. I ten Gaustin wszędzie się, zawsze pojawia się w jego książkach, ale najpierw pojawił się w poezji Gospodynowa. Jeżeli pani przyjmuje to, to oczywiście mogłabym i jeszcze dodatkowe aspekty omawiać, ale myślę, że ta koncepcja w tym przypadku odpowiada na to pytanie. Człowiek żyjący w różnych warstwach. A ostatnia książka tylko to. Schron przyczyw czasowy odnosi się do leczenia, terapii człowieka poprzez stworzenie klinik, za pomocą których możemy żyć w różnych warstwach czasowych. Dziękuję bardzo za pytanie. Co tutaj? Aha, też działa, to jest wspaniale. Tam, mikrofon, tu. Mam już tutaj. U mnie jest teraz 4:00 rano, także wybaczcie, jeżeli nie pamiętam pytań. Chyba było jedno pytanie, tak? Jedno jedyne? Tak? Pani profesor Świerkosz, tak? Pytań byłoby więcej, ale ja się wstrzymuję, bo nie mamy czasu. Będzie w kuluarach możliwość. Czyli odpowiedzi nie można... Teraz bardzo proszę panią profesor o odpowiedź na to pytanie, no bardzo które chętnie. Było. Ale ja mówię, że ja swojego pytania nie wypowiedziałem, żeby oszczędzać czas. Dobrze. Wspaniale. Sprawczość to właściwie, znaczy zapomniałam o tym wszystkim, o sprawczości, pisząc właśnie ten referat. Natomiast chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. To znaczy, kiedy zadawałaś mi pytanie właśnie o koniec, to pomyślałam rzeczywiście o tym końcu, zakończeniu powieści, które jest rzeczywiście znakomite, ale cudownie, że zapytałaś właśnie o ten moment demistyfikacji. Ja to zupełnie inaczej odczytuję jako zwyczajną empatię, chęć pomocy tych dwóch jej sióstr, które widzą, że dziewczyna po prostu nie daje rady. Bo jest rzeczywiście, to już są takie stany zagrożenia zdrowia. Także ja to zupełnie widzę właśnie w takim pryzmacie empatii. Natomiast właśnie to zakończenie jest o tyle ciekawe, że tam również wchodzi w grę właśnie język somatyczny. To znaczy dojrzała Erna, którą odwiedza Szacman, już po 5 latach, przywołuje tak jakby mowę ciała. Jakby nie odpowiada mu, ale chce zasygnalizować, a szczególnie jest to czytelne dla czytelnika, że Szacman nie ma prawa do jej towarzystwa. Że instrumentalizując właśnie ją, odbierając jej marzenia, odbierając jej sny, w końcu te 40 chyba jeden, to jest 41 czy 4 sny, on zabiera, które ona sobie spisuje. A także wykorzystując jej naiwność, brak pewności siebie i takie nieuformowanie jeszcze, traci do niej prawo. I tutaj bardzo ciekawe jest to dla mnie, że Tokarczuk posiłkuje się późnym Freudem, to znaczy po prostu tą teorią individuation, ja nie wiem, jak to jest po polsku, indywiduacji, no to pięknie, po to, żeby po prostu pokazać, że Erna, do której też w przyszłości nie mamy prawa, my nie wiemy, co się z nią stanie, natomiast ona jest postacią zindywidualizowaną, natomiast Szacman
Nie jest. Pomimo tego właśnie już dużej praktyki lekarskiej, dużej praktyki psychiatrycznej. Także nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale bardzo serdecznie dziękuję za pytanie. Dziękuję przede wszystkim referentkom oraz uczestnikom dyskusji. Nadużyliśmy czas strasznie. Nie wiem co, Wojtku, bo właściwie powinniśmy zaczynać następny referat. Ja tylko też powiem, że bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję referentkom, bardzo dziękuję prowadzącej, empatycznej, ale zdecydowanej. Dziękujemy. Proszę Państwa, przed rozpoczęciem kolejnej sesji proponuję 3-minutową dosłownie przerwę, żeby uzyskać połączenie z kolejną referentką, bo to będzie wystąpienie zdalne. I za 3 minuty.